Dzień dobry, witam Państwa z Gdańska. Rozpoczyna się właśnie protest w obronie Andrzeja Poczobuta. Dobry wieczór, troszkę zapomnę. O, już się zaczyna to, że słyszycie. Ale otwieram zgromadzenie. Stój za wprost. Zatytułowane jest Powiedz nie wyrokom dla Alesia Białackiego oraz dla członków Białoruskiego Centrum Praw Człowieka. Jutro odbywa się quasi proces Alesia Białackiego. Kim jest Ales Białacki? To jest działacz opozycji w Białorusi, jeden z założycieli Centrum Praw Człowieka Białoruskiego w Jasna. On od lat już jest gnębiony przez władze białoruskie. Już raz był w kolonii karnej, ale nacisk międzynarodowych organizacji praw człowieka ułatwiły po prostu jego uwolnienie. Ale z Białacki w tamtym roku został pokojowym laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Tej nagrody nie mógł odebrać, ponieważ w tym samym czasie siedział w areszcie. Od 5 stycznia toczy się quasi proces, który jutro ma się zakończyć quasi wyrokiem na Alesia Białackiego oraz dwóch jego kompanów z Centrum Praw Człowieka w Jasna. Jak mówią osoby zbliżone do Jasny, te zarzuty, które mają, czyli organizowanie grupy, która ma przewrócić porządek publiczny w Białorusi oraz niby nadużycia finansowe, są po prostu spreparowanymi zarzutami. W żaden sposób nie popartymi dowodami. Chodzi o to, żeby Alesia Białackiego po prostu ujarzmić, ale wiem, że opozycja białoruska nie jest do ujarzmienia, że mam nadzieję, że miesiące Łukaszenki są policzone jako quasi prezydenta Białorusi. Dzisiaj wiemy, że on pojechał do Chin, żeby tam ratować swoją władzę. Wiemy o tym też, są różne informacje, że niestety, ale Białoruś ma być ujęta przez Rosję. Ma być jedną z republik rosyjskich. I tak prawdę mówiąc, Białoruś bez Łukaszenki to jest, ale wolna Białoruś jest w interesie także Polski, bo wiemy, że zagrożenie jest ze strony rosyjskiej, dla nas również, ale różne prowokacje, które robi pan Łukaszenka, są również skierowane do Polaków i są groźby skierowane do Polski. Dzisiaj stajemy tutaj broniąc człowieka, którego przejścia są bardzo duże, który na przykład nie mógł się pożegnać z umierającym tatą w 2011 roku, bo mu nie pozwolono opuścić kolonii karnej. Dopiero po śmierci taty jego zwolniono z tej kolonii karnej. Czytałem biografię Alesia Białackiego i tam jest parę takich ciekawych momentów jego rodziny także, bo ojciec Alesia urodził się w bogatej rodzinie, natomiast przymusowa kolektywizacja w Związku Sowieckim doprowadziła tą rodzinę do nędzy. Kiedy był głód w Białorusi w latach 40., ojcu, który był 10-latkiem, przeprowadził się razem z rodzicami do Karelii w obecnej Finlandii, bo wtedy Związek Sowiecki zaanektował właśnie te tereny i Finlandię.
Potem Wiktor, czyli ojciec Białackiego, przeprowadził się do Białorusi, udało mu się wrócić do Białorusi. No i tam zaczął pracować. Wiktor się urodził, Ales się urodził w 1962 roku. I tutaj ciekawostka, studiował filologię rosyjską, białoruską. I jako pierwszy student rozmawiał po białorusku. Jak wiemy, dzisiaj język białoruski w Białorusi jest zakazany. Ten białoruski, typowy białoruski. Dzisiaj w Białorusi są zakazane takie barwy, jak tutaj mają nasi przyjaciele z Białorusi. Czyli biało-czerwono-białe. Dzisiaj nawet jak czytałem wywiad z jedną sportmenką było, która jest w Polsce, a otrzymała nie tak dawno również wyrok, quasi sądu białoruskiego, że dzisiaj nawet na ulice białoruskie ryzykowne jest wychodzić w czerwonych skarpetkach. Taką obsesję ma Łukaszenka. Dzisiaj właśnie zbieramy się, żeby powiedzieć nie takim praktykom, nie wyrokom, quasi wyrokom białoruskich quasi sądów. I zbieramy się solidarnościowo z Alesiem, ale także z innymi osobami, które są prześladowane w Białorusi. Łącznie jest 1500 więźniarek i więźniów, którzy w Białorusi są aresztowani lub już skazani. Postujemy trochę w solidarnościowej pikiecie przeciwko takim praktykom w Białorusi. Żywy Białoruś! Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać głos, to zapraszam. Widzicie, cały czas dołączają się jeszcze do naszego protestu kolejne osoby. W ciągu dnia była piękna pogoda, 6 stopni, słonko, teraz jest bardzo zimno, mróz, ręce grabieją, ale stoimy tutaj już około 20 minut. Bardzo ważne jest, żeby solidaryzować się ze wszystkimi narodami, które walczą o swoją wolność. Była pierwsza rocznica wybuchu wojny na Ukrainie. Staliśmy wraz z naszymi braćmi i siostrami z Ukrainy. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem z Białorusinami. Chcemy, żeby wiedzieli, że są dla nas ważni. Są w tej chwili częścią naszego kraju, naszego narodu, żyją razem z nami. Wiem, spokojnie widać. Chcemy, żeby wiedzieli, że zawsze mogą na nas liczyć i mają w nas oparcie. Również wszyscy uwięzieni więźniowie, może jakimiś kanałami kiedyś zobaczą takie nawet małe, nieduże manifestacje, poczują większą moc, będą bardziej zbudowani, będzie im łatwiej wytrzymać to wszystko, te straszne warunki w łagrach, w więzieniach. Oddali swoje życie swojemu państwu, swojemu narodowi.
każdy z nas może przecież pomyśleć, a po co mi to wszystko, ale jednak tutaj każdy z nas ma moc i możemy być obojętni, bo obojętność to znaczy przyzwolenie na zło. Ważny jest każdy protest, nawet ten jednoosobowy, a czasem nawet ten jednoosobowy ma większą moc niż milionowy. W tej chwili również w więzieniu przebywa Andrzej Poczobut. 3 tygodnie temu też, w dniu ogłoszenia wyroku na Andrzeja Poczobuta, robiliśmy taką... Chciałem powiedzieć dla osób, które tutaj stoją przed światłami lub przechodzą, że dzisiaj jesteśmy solidarnościowo z Alesiem Białackim oraz członkami, aktywistami, aktywistkami Wiasny. To jest organizacja, zdelegalizowana organizacja w Białorusi, która działa na rzecz praw człowieka. Także tak jak wspominałam chwilę temu, 3 tygodnie temu, w dniu ogłoszenia wyroku na Andrzeja Poczobuta, dla którego najważniejsza jest wolność słowa, dziennikarza prezesa Związku Polaków na Białorusi. Został skazany wyrokiem na 8 lat ciężkiego łagru. W tej chwili czytałam gdzieś, że złożył odwołanie od wyroku, ale chyba będzie cud, jeśli ten wyrok zostanie zmniejszony. Skończyła, za chwileczkę zapewne nasza manifestacja również zostanie zakończona. Dziękuję bardzo, że byliście z nami i bardzo proszę o udostępnianie tej transmisji na waszych ścianach, na grupach. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia wkrótce.